Witam jeszcze raz bardzo serdecznie do Wam. Myślę, że nie muszę dłużej przedstawiać. Pan profesor jest obecnie wiceprezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a od lat zajmuje się poszukiwaniem naszych bohaterów, żołnierzy antykomunistycznego powstania po 1945 roku. Dzięki pracy pana profesora i całej ekipy, wielu ludzi mogliśmy w ubiegłym roku uczestniczyć we wspaniałych uroczystościach pogrzebu majora Łupaszki, pogrzebu Inki, Zakończyka. Mamy nadzieję, że wkrótce znajdziemy także innych bohaterów. Tym bardziej jest nam miło gościć pana profesora, bo Piła, o czym warto pamiętać, jest pierwszym miejscem, sercem dla Inki, gdzie jest ziemia z grobu sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Mieliśmy okazję się tam spotkać i na cmentarzu, kiedy groby naszych bohaterów zostały odnalezione. To nie jest miejsce jedyne, są następne. Nasze spotkanie dzisiaj otwiera 5. już edycję Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych. To jest społeczna inicjatywa wielu ludzi dobrej woli od kilku lat. Społecznie, środkami takimi, jakimi mamy, spowodowało, że rzeczywiście ona się pięknie rozprzestrzeniła w całym regionie i dzisiaj z nami są też obecni przedstawiciele różnych miejscowości z całego regionu, nie tylko z Piły. W tym roku uroczystości chcemy, żeby były jeszcze bardziej bogate. Będą trwały prawie 3 tygodnie. Dzisiaj rozpoczynamy chyba najmocniej, jak można, spotkaniem z panem profesorem Krzysztofem Szwajczykiem. Witamy bardzo serdecznie, jeszcze raz dziękujemy i oddaję głos naszemu gościowi. Dzisiejsze warunki są skrajne na zewnątrz. Jak ktoś w ciągu ostatniej godziny nie był, to nie wie, o czym mówię. Ważne, że udało się dotrzeć. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Państwem i mówić o sprawach, które w Polsce mamy zaszczyt realizować. Poszukiwanie żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych, tych, których dzisiaj liczbę szacujemy na około od 120 do 180 ludzi. To ci, którzy w latach 40. i 50. podjęli walkę, wydawałoby się, skazaną na niepowodzenie. Walkę, w której zwyciężyć nie mogli, a jednak ją prowadzili, jednak ją kontynuowali. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Jest taka, myślę, jedna z najpiękniejszych scen w polskim kinie, w filmie o księdzu Jerzym Popiełuszce, w którym to filmie jedna z początkowych scen pokazuje, jak młody, bardzo młody wtedy jeszcze, ksiądz Jerzy ze swoim ojcem idzie na początku lat 50. przez las. I widzą żołnierzy, którzy uciekają. I widzą innych. Widzą tych w mundurach sowieckich, w mundurach ubeckich, którzy ich gonią. Słyszą strzelaninę. A zaraz potem odbywa się taka oto rozmowa pomiędzy synem a ojcem. Przyszły błogosławiony pyta ojca, kto to jest ci, którzy uciekają? Czy to są bandyci? Ojciec mówi, to nie bandyci. Czy to są żołnierze? Ojciec mówi, nie, raczej rycerze. Syn pyta dalej, czy oni wygrają? Ojciec mówi, nie. Czy oni przegrają? Odpowiedź brzmi także nie. I myślę, że to jest symboliczna, jedna z najpiękniejszych, chyba najbardziej prawdziwych scen, która mówi o żołnierzach wyklętych. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazywać obrazy. Obrazy, które będą ilustrowały to, co chciałbym powiedzieć. Obrazy, które
są trudne, niekiedy drastyczne, ale ja nie mogę o tych sprawach, które realizujemy, mówić bez tych zdjęć. Ja ich nie mogę nie pokazywać. Inaczej nie moglibyśmy, Szanowni Państwo, poznać całego tragizmu żołnierzy wyklętych, ofiar systemu komunistycznego, których poszukujemy. Bardzo często spotkania, takie jak dzisiejsze, rozpoczynam od swojego ulubionego zdjęcia. 5 ludzi. To kadra 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej z majorem Łupaszką na czele. Dlaczego od tego zdjęcia zaczynam? Bo kogo widzimy na tym zdjęciu wykonanym w roku 1945? Widzimy 5 ludzi w mundurach Wojska Polskiego, żadną bandę. Widzimy ludzi, którzy są w nienagannych mundurach, którzy mają orzełki na czapkach i ryngrafy z Matką Boską na piersi, a nie jak komuniści usiłowali ich przedstawić jako kryminalistów, pospolitych przestępców działających na wyłącznie własny zysk we własnym interesie. Pierwszy z lewej strony na tym zdjęciu, porucznik Henryk Wieliczko, pseudonim Lufa, stracony w 1949 roku w więzieniu na zamku w Lublinie. Obok niego porucznik Marian Pryciński Mścisław, stracony w 1946 w Białymstoku. Pośrodku legendarny major Zygmunt Szyndzielarz Łupaszko, stracony na Mokotowie w 1951. Jedyny, który przeżył, porucznik Lejkowski Jerzy, pseudonim Szpagat, zmarł w latach 90. w Gdańsku. I ostatni po prawej, porucznik Zisław Badocha, pseudonim Żelazny, zabity pod Sztumem w 1946 roku. Do niedawna nie znaliśmy miejsca spoczynku żadnego z tych naszych bohaterów. Z 5, 4 zginęło bądź zostało zamordowanych. A dzisiaj szczątki usiłujemy odnaleźć w różnych miejscach w naszym kraju. Ogień, inna legendarna postać, zdjęcie z 1946 roku. Tutaj dowódca obok kobiety z lewej strony w jasnym pułowerze. Przenosimy się w inny rejon naszego kraju. Białostoczyzna, Stanisław Grabowski, pseudonim Wiarus, zabity w 1952 roku. I tu także widzimy ludzi w mundurach i także na ich mundurach mamy orzełki w koronie i ryngrafy z Matką Boską. Dla mnie to światło nie ma znaczenia, ale nie wiem jak dla Państwa. Nie wiem, czy lepiej nie przygasić z przodu. To już jest dobrze. Słynny Rojdzie Mieszkiewicz, film o tym bohaterskim oficerze mogliśmy od mniej więcej roku oglądać na ekranach polskich kin. Mazowsze, 1949 rok. 5 lat po wojnie, Szanowni Państwo, widzimy ludzi ubranych także w nienaganne mundury Wojska Polskiego. I nie możemy zapomnieć także o tych, którzy walczyli w najbardziej skrajnych warunkach. Ci, którzy pozostali na terenach, które już po wojnie do Polski nie należały. O tych, którzy pozostali na Kresach. Tak jak widoczne na zdjęciu oddział Anatola Radziwonika Olecha. Tych ludzi zabito dopiero w maju 1948 roku. Przez kilka lat w warunkach skrajnych walczyli o wolną Polskę. I za tą walkę oddali swoje życie. Komuniści zrobili niezwykle dużo, żeby naszych bohaterów w sposób fizyczny zlikwidować, a także przypisać im czyny haniebne, czyny, które miały spowodować, że w umysłach Polaków oni zostaną odrzuceni jako bandyci, jako kryminaliści, jako pospolici przestępcy. W sensie propagandowym posunięto się do najbardziej haniebnych działań. Tak jak tutaj, do takich plakatów, które w całej Polsce w latach 40. były rozpowszechniane. Pod sąd skryto bojców z AK i NSZ, współpracowników, pomocników Hitlera. A potem, Szanowni Państwo, wydawano wyroki. Bardzo często wyroki śmierci. Niewiele osób wie, że w latach 40. i 50. w Polsce, a więc już po wojnie, wydano ponad 8 tysięcy większości wykonanych wyroków śmierci. Nie przez okupanta niemieckiego, nie przez Sowietów, przez komunistów w Polsce po wojnie. I zrobiono to także w sposób wyjątkowo perfidny, tak jak widzimy na tym zdjęciu. A cóż my widzimy? Wydawałoby się sąd II Rzeczypospolitej. Nieprawda. Zdjęcie zostało wykonane w 1947 roku w Krakowie, a pokazuje Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie, komunistyczny sąd.
Skąd w takim razie ten krzyż na stole sędziowskim? Bo komuniści usiłowali wmówić społeczeństwu polskiemu, że oni są ciągłością normalnej władzy. Stąd Gomułka i Bierut chodzili pod baldachimem w czasie świąt kościelnych przez pewien czas powojenny. Stąd sędziowie, prokuratorzy używali krzyża jako elementu swojego urządzenia. A ci, którzy otrzymali wyroki śmierci, trafiali w niezwykle trudne warunki. Nigdy nie wiedzieli, kiedy nastąpi ten strzał, kiedy nastąpi ta chwila, kiedy będą zlikwidowani. Jeden z tych, który oczekiwał na egzekucję, w liście do swojej rodziny pisał tak: kochana rodzino, ostatni list tego świata do was piszę. Nic nie mówią, czy mnie zastrzelą, czy nie zastrzelą. Czekam każdej godziny, kiedy zawołają i zastrzelą. Dalej pisze: proszę Pana Boga o to, żeby stało się ze mną tak, albo inaczej. Dłużej już tego nie mogę wytrzymać. W dalszej części listu informuje, że gdyby nie to, że jest wierzący, a był klerykiem, już dawno popełniłby samobójstwo w warunkach, w których przebywa. I komuniści także, szanowni państwo, jak w Dzikim Zachodzie w Ameryce Północnej, wydawali listy gończe za naszymi bohaterami. Listy gończe, które były na ulicach polskich miast, na drzewach w polskich wsiach. A jeden z takich listów mówi o tym, że 20 tysięcy złotych otrzyma ktoś, kto ujawni miejsce, gdzie ukrywa się jeden z dowódców antykomunistycznego podziemia, Stanisław Grabowski, pseudonim Wiarus. I zrobiono jeszcze coś. Uznano, że egzekucje, niektóre egzekucje, powinny się odbywać publicznie. Tak jak na tym dokumencie do prokuratora sądu doraźnego szef UB w Rzeszowie pisze: zgodnie z zarządzeniem obywatela generała dowódcy grupy operacyjnej w Rzeszowie i szefa UB w Rzeszowie, wyrok śmierci na skazanych Kudliku i Reniaku musi być wykonany publicznie na rynku jednym z placów w Sanoku. I takie egzekucje, publiczne egzekucje, szanowni państwo, tak jak na tym wyraźnym zdjęciu widzimy, w Sanoku i Dębicy były wykonane. Na środku miasta, na rynku, w dzień powszedni ustawiono szubienice. Powieszono na nich dwóch, trzech polskich partyzantów. I przez kilka godzin zwłoki wisiały na sznurze. Po co? Po to, żeby każdy, kto je widział, zastanowił się, czy przeciwko władzy ludowej wystąpić. I każdy, kto chciał. Bez względu na wiek, czy to był uczeń, czy to był starzec. Bez względu na to, z jakiej opcji politycznej był. Mógł zobaczyć, co się stanie z nim, jeżeli podniesie rękę na władzę ludową. A po wykonaniu egzekucji, bardzo często, tak jak za okupacji niemieckiej, obwieszczano społeczeństwu, że wyrokiem sądu takiego a takiego, w mieście takim, na karę śmierci zostali skazani i padały imiona i nazwiska. Proszę zwrócić uwagę na kształt tego plakatu, na czcionkę, a nawet na kolorystykę. I wszystko to jest bardzo podobne do tych plakatów, które my w Polsce już znaliśmy z okupacji niemieckiej. Dokładnie ten sam wzór postępowania. Kiedy zabijano naszych, kiedy zabijano wyklętych, zrobiono niezwykle dużo po to, żeby uwiecznić ich twarze, ich sylwetki. Bardzo dużo zdjęć. Po co to robili? Bo potem mogli te zdjęcia pokazywać innym ludziom, tym aresztowanym, współpracownikom, mieli rozpoznawać, kto to jest, ten zabity. Jak już wiedzieli, kto to jest, to wtedy mogli ze swojej dokumentacji ubeckiej wykreślić ich. Jego już nie ma, on nie żyje. Szukamy pozostałych. Zrobiono bardzo często, tak jak tutaj, mistyfikację. Tych ludzi z różnych miejsc ściągano w jedno, tak jak tutaj, pod jakąś ścianę, numerowano tych ludzi, robiono zdjęcia. Proszę zwrócić uwagę na ułożenie tych ciał. Ktoś się bardzo napracował, żeby te szczątki, zwłoki tak ułożyć. I z państwa uwagę chciałbym zwrócić na mężczyznę z numerem 1. Poszarpany, pokrwawiony mundur, a ciągle jeszcze widzimy u niego ryngraf, który jest na jego piersi. To oddział Tygrysa, jeden z pododdziałów
Roya Dziemieszkiewicza. Na tej fotografii widzimy nawet ręce ubeków, którzy podtrzymują dla dobrego wizerunku, dla dobrego obrazu zabitego partyzanta. Włodawa, Lubelszczyzna, 1951 rok. Ten po prawej stronie w jasnej koszuli to słynny Edward Troszkiewicz Żelazny. Po lewej stronie jeden z jego podkomendnych. Ten, który przeżył, został tutaj do tego zdjęcia tak ustawiony. Wkrótce później on także otrzyma wyrok śmierci i zostanie stracony. 1949 rok, Mazowsze, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, oddział Stryja. Proszę popatrzeć na to szczególnie drastyczne zdjęcie. 6 mężczyzn zabitych. Po to, żeby tak tych ludzi ustawić przy tym, przy tych deskach, przy tej jakiejś stodole, oborze, jakimś budynku gospodarczym, należało te zwłoki jakoś przymocować do tych desek. Inaczej nie można byłoby tego zdjęcia wykonać. A to ten, za którego obiecywano 20 tysięcy złotych. Stanisław Grabowski, pseudonim Wiarus, zabity w walce 22 marca 1952 roku. 7 lat po wojnie. I także u niego na mundurze możemy zobaczyć ryngraf z Matką Boską. I jeden z jego podkomendnych, który zginął w tej samej walce. A to zdjęcie zostało wykonane jeszcze później, bo na początku lipca 1953 roku w Mławie, 8 lat po wojnie, a to cały oddział Puszczyka, dowódca trzeci od prawej, Wacław Grabowski, pseudonim Puszczyk. Ta fotografia nie jest błędem, nie jest pomyłką. Ja ją wybrałem celowo. Dlaczego Marilyn Monroe, piękne, kolorowe zdjęcie, piękna kobieta, dzisiaj na tej sali wśród obrazów żołnierzy antykomunistycznego podziemia. Bo kiedy wykonano zdjęcie Puszczyka i tych 7 ludzi, które Państwo widzieli przed chwilą, to na ekran amerykański film wchodził film Mężczyźni wolą blondynki. Te piękne sceny, kiedy Marilyn Monroe śpiewa, kiedy tańczy, kiedy bawi się klejnotami, to jest ten sam czas. O czym to mówi? Że jesteśmy niby w tym samym czasie, ale w różnych kompletnie światach. Świat zachodni, ten nasz. Tam bawiono się modą, bawiono się tym, jaki samochód nowy wyprodukowano, bawiono się filmem, a u nas strzelano do ludzi, goniono tych, którzy walczyli jeszcze po lasach. Józef Franczak, pseudonim Lalek, zabity w październiku 1963 roku. To ostatni z naszych, ostatni, który zginął w walce. A kiedy go zabito, podjęto decyzję o tym, żeby odciąć głowę. I ciało było pochowane. Udało się to zrobić wielkim sprytem, wysiłkiem. Bo przecież nieoficjalnie. Ale nie było głowy. Głowa została odnaleziona. Zaledwie 2 lata temu. W jednym z zakładów anatomii w Lublinie. I była tam cały czas. A poszczególni dyrektorzy, obejmując stanowisko dyrektorskie, kwitowali sobie tą głowę, tak jak wyposażenie biura. Ci, którzy otrzymali wyroki śmierci, mieli świadomość, że gdy będą zabici, nikt nie wyda ciał rodzinom. Wszystko jedno, o którym mieście mówimy. Więźniowie mieli taką świadomość. Jeżeli tak, to starali się w różny sposób przekazać wiedzę swoim najbliższym, żeby szukali ich, żeby odnajdywali ich zwłoki. Jeden z nich, szczęśliwe małżeństwo Zenon Prek i jego żona. Zenon Prek stracony we Wrocławiu w 1946 roku. W ostatnim liście do żony prosi ją o to, żeby odnalazła ciało. Odnalazła ciało i postarała się je pogrzebać w rodzinnym Krakowie. Inny ze straconych, oczekujący na egzekucję, legendarny pułkownik Łukasz Ciepliński. W celi 60-osobowej na Mokotowie jednym ze swoich najbliższych współpracowników przekazał taką oto informację. Jeżeli to ty przeżyjesz, a nie ja,
przekaż moim bliskim, że gdy będą zabierali mnie na egzekucję, wezmę do ust medalik i po tym mnie poznacie. Zakładamy, że tak się stało. Mogło być inaczej jednak. Kiedy kac strzelał mu w potylicę, przez otwarte usta ten medalik mógł wypaść. Kiedy go odciągnięto gdzieś korytarzami na wyższy poziom, na samochód z piwnicy, wtedy mógł wypaść. Mógł wypaść także wtedy, kiedy go wrzucano z tej platformy samochodowej do dołu śmierci na łączce. Ale my chcemy wierzyć, że ten medalik tam jest. W ustach, u pana pułkownika. I wierzę w to, że będzie taki dzień. I to jeszcze w tym roku. Kiedy trafimy wreszcie na dół, gdzie będzie 6-7 mężczyzn w wieku od 35 do 50 kilku lat. I wtedy będziemy już bez badań genetycznych, żadnych innych medycznych, mogli powiedzieć, tak, to jest pan pułkownik i to są jego najbliżsi współpracownicy. Wykonano wyroki śmierci, liczone w tysiącach. A potem ci, których osierocono, najbliżsi, rodziny, usiłowały dochodzić prawdy, informacji, gdzie pogrzebano naszych najbliższych. Tysiące ludzi pisało takie pisma jak to przed państwem, do zarządu więzienia na Wielkim Warszawie, w więzieniu Przerakowieckiej w 1959 roku. Zwraca się z pytaniem o wskazanie miejsca pogrzebania zwłok swojego syna Gracjana Fruga, jego matka. Gracjan Frug to dowódca 3. Wileńskiej Brygady AK, słynny Szczerwiec. Oczywiście ta petycja, to pismo zostaje bez odpowiedzi, podobnie jak w bardzo, bardzo wielu innych przypadkach. Komuniści do końca trwania systemu komunistycznego takie informacje traktowali jako sprawy wagi państwowej. Mieli świadomość, kogo zamordowali. Mieli świadomość swoich zbrodni. I doskonale wiedzieli, że gdyby było inaczej, gdyby ujawnili te miejsca, to możemy sobie łatwo wyobrazić, tak samo jak oni, że tam, gdzie pogrzebano zwłoki generała Fiedorfa, czy rotmistrza Pileckiego, czy majora Łupaszki, chodziłyby tysiące Polaków. Składano by wieńce, zapalano by znicze. Przecież komuniści w żaden sposób do takiej sytuacji nie mogli doprowadzić. Wtedy okazałoby się, że bohaterowie to są ci w ziemi, ale kto jest w takim razie sprawcą, to oprawcą. Poszukiwania, które realizujemy ci w całym kraju, rozpoczęliśmy w 2003 roku we Wrocławiu. To pierwszy odnaleziony przez nas żołnierz wyklęty. Kapitan Włodzimierz Pawłowski, pseudonim Kresowiak, jego zdjęcie ślubne, stracony w 1953 we Wrocławiu. I wtedy po raz pierwszy zobaczyliśmy ślad po kuli. Dzisiaj już wiemy, że to powszechna wówczas metoda wykonania egzekucji. Oczywiście protokoły wykonane w roku śmierci, te zachowane dokumenty mówią o dowódcy plutonu egzekucyjnego, o plutonie egzekucyjnym. Nieprawda, szanowni państwo. To jest dokument. Naprawdę strzelano w potylicę. Gdzieś u nasady potylicy, a wtedy wylot kuli następował w prawym, lewym oczodole, bądź gdzieś w okolicy twarzy czaszki. I szanowni państwo, działania, które wykonujemy w Polsce, wtedy zaczęliśmy od Wrocławia. Szukamy tych ludzi głównie na cmentarzach, chociaż nie tylko. Nie ma takich miejsc, które przetrwałyby do dzisiaj praktycznie niezachowane, poza dwoma kwaterami we Wrocławiu, 81 i 120. Wszystkie inne takie pola zostały przeznaczone do ponownych pochówków. A my jednak szukamy. Licząc na to, że ci, którzy dokonywali ponownych pochówków, nie mogli tego zrobić precyzyjnie, dokładnie w tamtych miejscach. Musiały być przesunięcia. Czasem niewielki, ale one nam wystarczą. Tak jak na tym zdjęciu. Widzą państwo, gdzie kopiemy? Kopiemy pod chodnikiem. Z prawej, z lewej strony mamy groby współczesne. A pod chodnikiem mamy szczątki wielu ludzi. I na takie przypadki liczymy w kraju. Prace w latach 2011-2012 na Osobowicach we Wrocławiu pozwoliły nam odnaleźć w tych obu kwaterach szczątki 299 ludzi zmarłych i straconych w więzieniach wrocławskich. Niektórzy z nich, tak jak na tym zdjęciu, ciągle mieli związane ręce. Proszę zwrócić uwagę, gdzie wchodzą jego dłonie. Pod kręgosłup. Nie ma takich pochówków, chyba że jest to człowiek, który ma związane ręce ciągle, nawet po śmierci. I kiedy przybliżymy tę postać, cóż widzimy? Ślad po kuli na środku czoła pomiędzy prawym a lewym oczodołem. Ale to nie jest wylot po kuli, szanowni państwo.
To jest w Lotku. W Wrocławiu w kilku przypadkach stwierdziliśmy, że ten, który strzelał, chyba czerpał dodatkową satysfakcję z tego, że strzela do swojej ofiary i widzi jego przerażenie, strach. Strzelał od przodu, nie od tyłu. Białystok. W Białymstoku uznano, tak zrobił szef UB i szef lokalnego więzienia, że ze względu na liczbę tych zmordowanych w tym więzieniu, liczoną w setkach, kiedy będzie się ich chowało na cmentarzu, dojdzie do demonstracji. Więc gdzie ich grzebać? W najlepszym miejscu. Bezpośrednio za murem więziennym. Z drugiej strony było KBW wówczas. Kto się odważy szukać? Kto się odważy tam przyjść i sprawdzać? I tak robiono. Robiono przez wiele lat. Dzisiaj mamy tam trenażer dla psów policyjnych. Do niedawna była chlewnia, to budynek z lewej strony, a wszędzie tam zwłoki ludzkie. Do dzisiaj, szanowni państwo, ponad 380 kolejnych szczątków ludzkich na tym obszarze. Warszawa i najważniejsze miejsce w Polsce, kwatera EU. Często słyszę pytanie, dlaczego to jest najważniejsze? A wówczas odpowiadam, bo nie ma innego miejsca w kraju, gdzie na niewielkiej przestrzeni 26, 28, 32 na 36 metrów pogrzebano 300 ludzi, których sami komuniści uznali za najgroźniejszych dla siebie. Wśród nich takie osoby jak generał Feldor, major Łupaszka, major Hieronim Dekutowski Zapora. Wszyscy znani ludzie. To ci, którzy byli dowódcami antykomunistycznego podziemia. I od wiosny roku 1948 komuniści dla nich wybrali w Warszawie specjalne miejsce. Wtedy było to za cmentarzem, za murem cmentarnym. To miejsce pilnowane dzień i noc przez UB-ów, do którego nie było żadnego dojścia. Pogrzebano tam około 300 ludzi, ale żadnego nie wciągnięto w dokumentację cmentarną. Wykonali wyrok, orzekli wyrok, zabili, ale nie ma ich w dokumentacji cmentarnej. A przecież ich szczątki tam odnajdujemy i to w wielu miejscach. Do niedawna z łączki pozostał tylko mały kwadracik. 17 na 17 metrów. Cały pozostały obszar został przeznaczony do pochówków w latach 82-84. Pod osłoną stanu wojennego pogrzebano tam ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej. A dlaczego pozostał obszar 17 na 17? Bo wtedy, w latach 80. był tam cmentarny śmietnik i kompostownik. I tylko dlatego tam nie grzebano. Dla nas to była, dla tych, którzy poszukują, bardzo dobra sytuacja. Pomogliśmy na tym dużym obszarze ten pierwszy etap prac poszukiwawczych wykonać. W 91 roku staraniem rodzin zrobiono ten pomnik, który na środku tego kwadratu 17 na 17 stanął. Ludzi nie wciągano w księgę cmentarną, a szanowni państwo, w połowie lat 50. cała łączka została przysypana ziemią. Warstwą o grubości, którą państwo mogą zobaczyć z tego zdjęcia. Od 1,5 do nawet 2 metrów. Ludzi nie ma w księgach cmentarnych. Potem to miejsce przysypano ogromną ilością ziemi i piachu. Jak ich odnaleźć? W połowie lat 60. poprowadzono przez łączkę drogę asfaltową. Wydawałoby się, że sprawa jest przegrana. I jeszcze te pochówki z lat 80. Na szczęście stało się inaczej. Prawda zwyciężyła. Jedną z odpowiedzi, którą dostaliśmy, znaleźliśmy w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie. To jest ta fotografia. Fragment dużej fotografii Warszawy. Cóż my na niej widzimy? Widzimy, jak na zdjęciu lotniczym, wykonanym w 55 roku, utrwalono to najważniejsze dla nas miejsce, a więc utrwalono łączkę. I szanowni państwo, kiedy przyjrzymy się tutaj temu obszarowi, widzimy kilka ciemnych pasów pionowych, jeden poprzeczny. Wiedzą państwo, co to jest? To są rzędy pochówków więziennych. A tutaj, jak wytężymy wzrok, zobaczymy dwie jasne plamy. Tutaj mamy przygotowanych 4 doły śmierci do pochówków. Tam jeszcze nie ma ludzi. Tego dnia na pewno kogoś pochowano. A tutaj mamy 2 następne doły przygotowane do pochówków. Kiedy to zdjęcie z 55 nałożymy na współczesne satelitarne
możemy określić, jak przebiegały pochówki więzienne w tamtym okresie na Łączce. Mówiłem o pochówkach lat 82-84, kiedy pod osłoną stanu wojennego pochowano tam wybitnych ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej. Kto mógł być pochowany na Łączce wtedy? Człowiek, który posiadał stopień co najmniej majora, czyli majorowie, podpułkownicy i pułkownicy. I to nie jest tak, że są to wyłącznie ludzie z bezpieki, z informacji wojskowej, sądownictwa. Są tam lekarze, inżynierowie, tak, ale tych z aparatu represji było szczególnie dużo. A symbolem, najważniejszą postacią dla tego całego środowiska był sędzia stalinowski, pułkownik Roman Kryże. To ten, o którym więźniowie oczekujący na proces mówili: sądzi Kryże, będą krzyże. Ponad 80 wydanych i wykonanych wyroków śmierci miał na sumieniu ten człowiek. Ostatni wyrok śmierci orzekł w słynnej aferze mięsnej. To lata 60., szanowni państwo. Dzisiaj, albo inaczej, do niedawna jego zwłoki były tam pogrzebane i tak wyglądał jego pomnik. Miał krzyż, nie tylko zresztą on. Na tym zdjęciu mogą państwo zobaczyć nasze prace na Łączce z 2012 roku. Przyjęliśmy w naszych działaniach taką zasadę. Nie poszukujemy grobów masowych. Poszukujemy pojedynczego człowieka. I nigdy nie będzie inaczej. Żeby można przywrócić imię i nazwisko człowiekowi, musimy doprowadzić do tego, że w tych dołach śmierci, gdzie ich odnajdujemy, szczątki są od siebie bardzo precyzyjnie, pieczołowicie oddzielane. Nie ma innej możliwości. A jest to czasem niezwykle, niezwykle trudne. Ogromna większość tych odnalezionych na Łączce ma ślad po kuli w potylicy i została rzucona do dołu, niepochowana, nie ułożona w dole, tylko wrzucona do dołów. Bardzo często leżą twarzą do ziemi bądź na boku. Widać, że ich nikt nie układał w tych dołach. Oni byli wrzucani z jakiejś wysokości, platformy konnej czy samochodowej, bezpośrednio do przygotowanych dołów. Tak jak zostali, tak jak ich wrzucono, tak potem ich zasypano. Na tym zdjęciu widzimy jeden z dołów masowych. Na Łączce rzadkością są doły, gdzie mamy pojedyncze szczątki człowieka. Mamy tam najczęściej od 3 do 8, nawet 9 ludzi w jednym dole. I obrazy z Łączki. I któregoś dnia, w tym pierwszym etapie, w 2012 roku, natrafiamy na dół, w którym jest 6 mężczyzn. A jeden z nich ma na żuchwie medalik przyklejony. I wszyscy myślimy o tym samym. Że to ten dół, na który czekamy. Pułkownika Cieplińskiego. Kilka godzin to trwało, kiedy my mieliśmy wszyscy taką nadzieję. Ale antropolodzy natychmiast stwierdzili, to nie ten wiek. Ci w tym dole mają maksymalnie 30 lat. A co to oznacza, szanowni państwo? Że przed nami jeszcze wiele lat czy miesięcy pracy, żeby odnaleźć pana pułkownika, ale to też oznacza, że nie tylko pan pułkownik Łukasz Ciepliński mógł się zdecydować na ten krok. Inni więźniowie mogli postąpić tak samo, wziąć do ust medalik. W tym dole, gdzie stoi mężczyzna przed nami w jasnych spodniach, któregoś dnia natrafiliśmy na dół, gdzie były szczątki 8 ludzi. Wyjątkowo ciasno upchanych, ubitych, wciśniętych w wąską przestrzeń około 1 metra. I sądziliśmy przez pewien czas, że mamy do czynienia, to widać jak ciasno zwłoki ułożono, do czynienia z żołnierzami niemieckimi, bo ci ludzie mieli na sobie mundury Wehrmachtu. Ale kiedy zrobiliśmy badanie genetyczne, okazało się, że to jest major Hieronim Dekutowski-Zapora, nasz słynny cichociemny, i jego podkomendni. Widzimy jednego z nich, Tadeusz Pelak, pseudonim Junak. Proszę zwrócić uwagę na jego mundur. To nie jest mundur Wojska Polskiego, to jest bluza Wehrmachtu z 1937 roku. Taki wzór. Wiemy, że ich na proces przebrano w mundur Wehrmachtu, a potem w tych mundurach ich uśmiercono i pogrzebano. Dzisiaj mogę państwu z satysfakcją powiedzieć, że znamy tożsamość 7 z tych 8 ludzi z tego dołu, gdzie mieli być rzekomo pogrzebani Niemcy. Przed państwem fotografia, która pokazuje
moment, kiedy rozebraliśmy drogę asfaltową, tą z lat 60., która dzieliła Łączkę. I widzimy tutaj doły śmierci w poprzek. W tym drugim etapie, w 2013 roku, tam pod tą drogą asfaltową znaleźliśmy kolejnych 80 ponad ludzi. Razem z pierwszym etapem to jest ponad 200 osób w tej chwili, a my ciągle szukamy jeszcze około 100, którzy na Łączce się znajdują. W tym miejscu, które zaznaczyłem czerwonym kolorem, znaleźliśmy postać legendarną z pierwszego zdjęcia. Major Zygmunt Szendzielarz Łupaszko leżał w tym dole, twarzą do ziemi, w dole, gdzie było czterech mężczyzn. Pułkownik Olechnowicz, razem z nim Henryk Borowy-Borowski, Lucjan Linkiewicz, pseudonim Wiktor. Chodziliśmy po tym miejscu, jeździły samochody. Myśmy o tym nie wiedzieli. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Kiedy zdjęliśmy ten asfalt, zobaczyliśmy ten widok, wszyscy byliśmy nim porażeni. A to pan major z pięknego zdjęcia. A ta fotografia pokazuje skalę trudności, którą mieliśmy w 2013 roku. Jak dotrzeć do pozostałych, skoro wszędzie mamy pomniki komunistyczne z lat 80. Jaką metodę zastosować, żeby była skuteczna? Dziś, kiedy się z Państwem spotykam, mogę powiedzieć, że ta historyczna, długo oczekiwana chwila nastąpiła. 12 grudnia tego roku ostatni grób komunistyczny został z Łączki przeniesiony. Dzisiaj tam nie ma już żadnego grobu z lat 80. A to dla nas wymarzona sytuacja. Będziemy mogli w kwietniu powrócić na Łączkę i wreszcie te prace przeprowadzić do końca. Danuta Siedzikówna Inka. Na tym znanym zdjęciu ubecy oznaczyli ją numerem 5. Kiedy odnajdywaliśmy bohaterów w różnych miejscach, na Łączce, marzyliśmy, żeby była taka możliwość, żeby zrobić te działania także w Gdańsku. Udało się to wykonać w 2014 roku. Na cmentarzu, pod chodnikiem i obok chodnika, po którym chodziliśmy na głębokości 49 cm, któregoś dnia natrafiliśmy na szczątki bardzo młodej kobiety i starszego od niej mężczyzny. Kobieta miała przestrzeloną głowę. Była bardzo młoda. Tak młoda, że nasz medyk znalazł u niej ząb mleczny. To oznacza dziewczę w wieku około 17-18 lat, mniej więcej. Zgadzał się wzrost, zgadzało się uzębienie. Inka nie miała jednego zęba, zakończyk nie miał 5. Wiemy z relacji księdza Prusaka, który był przy egzekucji, że ci z plutonu nie strzelali do Inki. Całą serię oddali w kierunku zakończyka. A my znajdujemy mężczyzny, który praktycznie nie ma klatki piersiowej. Wszystko jest w rozsypce, a ona ma strzał w głowie. Wszystko się układało. I nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej sytuacji. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy mieli, że to tam na miejscu, przy otwartym dole, między sobą oczywiście, niepublicznie mówiliśmy, to jest Inka, to jest Zagończyk. Spokojnie czekaliśmy na wyniki badań genetycznych. Brudno, Warszawa to inne ważne miejsce. Straceni z 1946 roku. Odnajdujemy ich w pięknym, jasnym piasku. I szczątki człowieka po prawej stronie zrobiły na nas szczególne wrażenie. Miał przy sobie szczoteczkę na wysokości serca. A na tej szczoteczce pozostawił niezwykle dużo informacji o sobie. Przepisy mówiły, że więźniowie mogli mieć szczoteczki, ale strażnicy nie przypuszczali, że znajdzie się taki, który pozostawi po sobie testament, ostatnie pożegnanie, przesłanie. Nie wiem, jakbyśmy mogli jeszcze to określić. Napisał tak: Kazimiera Adamkiewicz, dziś wiemy, że tego narzeczona, imię i nazwisko. Dęblin, ulica Lipowa 35. Tam mieszkał. Obok informacja cela śmierci. Kiedy odwrócimy szczoteczkę, widzimy pseudonim Świt. Taki miał pseudonim w AK. Obok napis Dęblin, AK Orlik. Oddział, do którego należał. Oddział majora Bernaciaka Orlika. I pod spodem imię i nazwisko. Zygmunt Kęska. To mogła nie być jego szczoteczka. To mogło nie być jego ubranie. Ale kiedy zrobiliśmy genetykę, wszystko się potwierdziło. To Zygmunt Kęska, pseudonim Świt, z oddziału AK Orlika. Rzeszów. W tym miejscu, dzisiaj to jest sąd okręgowy, wtedy więzienie, wykonywano
kilkaset egzekucji w latach 40. w Rzeszowie. Szukamy ludzi tam uśmierconych, między innymi tego człowieka, bardzo ważna lokalna postać, kapitan Władysław Koba i dwaj jego podkomendni straceni w 1949 roku. Tak jak Inkę, znajdujemy go na lokalnym cmentarzu, na bardzo płytkiej głębokości, niespełna pół metra. Znajdujemy szczątki trzech mężczyzn i wszyscy oni są powiązani drutami, kablami elektrycznymi na wysokości szyi, na wysokości bioder, na wysokości nóg. W jednym przypadku mieliśmy specjalny rodzaj plecionki. Kabel szedł od szyi i wchodził na ręce. Każde poruszenie rękoma z tyłu powodowało, że ten, który miał te więzy na sobie, sam się podduszał. Każdy z nich był uśmiercony metodą katyńską, a tu mogą Państwo zobaczyć jeszcze ślady po tych kablach. Jeden kabel, drugi kabel, trzeci kabel. Sztum. Tam szukaliśmy też mężczyzny z pierwszego zdjęcia. Porucznik Zdzisław Badocha, pseudonim Żelazny. Wiemy, że kiedy zginął pod Sztumem, przywieźli go do tego budynku. Z tyłu za tym budynkiem, siedzibą UB, wykonano mu kilka fotografii. Wiemy, że szczątki były profanowane, były kopane przez ubeków, były opluwane, a przewieźli go z miejsca, gdzie go zabili, do siedziby UB w świńskim korycie. Państwo mogą zobaczyć. Potem wykonano kilka fotografii i gdzieś zwłoki Żelaznego zostały pogrzebane. Szukaliśmy. Wiemy, w którym miejscu ta fotografia została wykonana. Cały ten teren z tyłu przebadaliśmy, może nie cały, dużą część tego terenu. Jak dotychczas działania tam nie przyniosły spodziewanych rezultatów, powrócimy tam z pewnością. Szczególny mord nastąpił w Polsce we wrześniu 1946 roku. W wyjątkowych okolicznościach na terenie Opolszczyzny wymordowano prawie 200 partyzantów oddziału Narodowych Sił Zbrojnych Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Tutaj Bartek pierwszy z lewej. Latem do oddziału wprowadzono dwóch agentów, którzy występowali jako rzekomi przedstawiciele od generała Andersa. Dowódca początkowo nie wierzył, że mają wyjechać na zachód i będą tam walczyli w Wojsku Polskim dalej. Ale z czasem uwierzył, że to są prawdziwi wysłannicy. Podzielono oddział na trzy grupy. Te trzy grupy wyjechały na trzy punkty tak naprawdę likwidacyjne. Jedną grupę uśmiercono w taki sposób, że każdemu strzelono w potylicę, wrzucono do jednego dołu. Dwie pozostałe grupy wysadzono w powietrzu. Do dzisiaj nie powróciło prawie 200 ludzi, ci, którzy żegnali się ze swoimi najbliższymi, mówiąc, że jadą na zachód. Niewyraźne zdjęcie oddziału Bartka z 1946 roku. I to ci, których uśmiercono, którzy nigdy nie wrócili do domu. Wśród nich kobieta, bardzo młoda, lat 18. Stanisława Golec, pseudonim Gusta. To rodzina braci Golców. To jest ich ciotka, szanowni państwo, bo to jest ten teren. Milówka, Żywiec. Jeden z miejsc, gdzie szukaliśmy ich, to Stary Grodków na Opolszczyźnie. Teren dawnego lotniska. Stare mapy nanosimy na współczesne zdjęcia. Widzimy ukształtowanie. Jesteśmy coraz bliżej. Szukamy i znajdujemy. To był marzec tego roku. Najpierw znaleźliśmy punkt, który określiliśmy jako ognisko. W ognisku palono rzeczy. Ich rzeczy, które po nich pozostały. Najpierw znaleźliśmy harcerski krzyż. Potem, a ten harcerski krzyż ciągle jeszcze, szanowni państwo, miał zakręconą z tyłu śrubkę. A pomiędzy śrubką a krzyżem materiał. To nie jest krzyż zgubiony. To jest krzyż wyrwany z munduru. Potem pojawił się orzełek. A potem charakterystyczny ryngraf, który również od Bartka nosili zawsze na mundurze. I odnajdujemy barak, w którym ci ludzie spędzili ostatnią noc. Widzimy jego kształt. Widzimy miejsce, gdzie palili ich rzeczy, ale nie możemy znaleźć tych dołów śmierci, gdzie ich uśmiercili. A w tym miejscu, w Starym Grodkowie, powinno być 50, może 60 ludzi. I w końcu znajdujemy. W miejscu, gdzie się nie spodziewaliśmy się tego zupełnie. Kilka metrów od granicy baraku, w
takim małym oczku, jak Państwo mogą tutaj zobaczyć, które ma średnicę około 70 cm, nie więcej, znajdujemy szczątki ludzkie, porozrywane, zniszczone, należące do kilku ludzi. A potem kolejny dół, jak Państwo widzą, dziwny, nie mogiła, nie rów, nie okop, nie kwadrat, nie prostokąt, wykorzystano, Szanowni Państwo, po tym wybuchu, co leje po bombach, które były po strzale moździerzowym na tym lotnisku i tam porozrywane szczątki naszych wrzucano. A my czekaliśmy na to miejsce główne, gdzie będzie wiele szczątków ludzkich, bo tam było kilkanaście w tych kilku dołach. Gdzie jest ten dół główny? Wydawało nam się, że 50-60 osób można pogrzebać w kwadracie, w prostokącie o wymiarach 4x4, 5x4. Taka wielkość. I byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy któregoś dnia trafiliśmy na ziemi na taki oto ślad. Wąski rów. 70 cm w najszerszym miejscu. Długość 7 metrów. Wtedy zrozumieliśmy, Szanowni Państwo, jakimi zawodowcami byli ci oprawcy, sprawcy. Gdyby to był kwadrat, gdyby to był prostokąt, taki duży, to się z czasem zapadł. Powstałoby zagłębienie. To miejsce można byłoby odnaleźć. Ale jak zrobimy wąski rów i ułożymy ludzi w trzech warstwach, to nawet jak się te szczątki rozłożą, to powstanie tylko mała smuszka, tak jak tutaj, niedostrzegalna dla niewprawnego oka. I odnajdujemy szczątki, tak jak powiedziałem, w trzech warstwach, ułożone tam, w dole, porozrywane. Nie tylko porozrywane, ale także wiele z nich miało ślady po strzałach dodatkowych. To zdjęcie z drona pokazuje cały ten rów, a te punkty, które Państwo widzą, to kolejne szczątki ludzkie. Porozrywane, zniszczone. Sądziliśmy, że te dwie grupy, które wysadzili w powietrze, wysadzili w nocy, kiedy spali. Nie znaleźliśmy dwóch jeszcze grup, ale ta pierwsza, która została odnaleziona w Starym Grudkowie, naszym zdaniem nie została uśmiercona w czasie, kiedy spała, tylko w czasie, kiedy stała albo siedziała. Wytłumaczę Państwu, dlaczego tak myślimy. Bo gdyby oni wszyscy spali, to zniszczenia w obrębie kości były rozkładane mniej więcej tak samo. Porozrywamy głowy, miednice, nogi, ręce. Tymczasem tutaj 80% z tych odnalezionych szczątków miało pourywane nogi. Nogi. Ślady po kulach na czaszce świadczyły tylko o tym, że dobijali ich. Ale oni musieli albo stać, albo może siedzieć. Bo tam na miejscu, Szanowni Państwo, przebrani za rzekomych partyzantów ubecy przyjmowali ich jako swoich, wymieniano hasła wcześniej ustalone. Ci ludzie mieli spędzić tam ostatnią noc, następnego dnia mieli jechać na zachód. Ubecy przygotowali dla nich kolację. Nie wiedzieli jednak partyzanci, że to są przebrani ubecy. Nie wiedzieli także, że alkohol zatruty jest środkami nasennymi przez lekarza UB, który był obok. A lekarz, jak wiemy z relacji jednego z tych ubeków, przez zalakowane korki wstrzykiwał strzykawką medyczną środki nasenne do środka. Nie muszę mówić, że ci ludzie nie byli zdolni do jakiejkolwiek walki, jakiegokolwiek oporu. I odnajdujemy też fragment munduru, a w mundurze papierośnica. Kiedy oddajemy to do konserwacji, z czasem specjaliści miał udało się otworzyć papierośnicę. A inni specjaliści z zakresu konserwacji papieru mówią, udało się także odtworzyć to, co jest tam napisane. A przed Państwem właśnie ten fragment zachowany papieru, fragment gazety. A tam partyzan, wprawdzie z błędem, ale pisał słowa piosenki, które wszyscy doskonale znamy. Zaczynające się od słów, wróć Jasieńku z tej wojenki, wróć. Być może pisane tam wtedy ostatniej nocy w Starym Grodkowie. Symbolem wymordowania ludzi Bartka stała się miejscowość Bart. Wszyscy mówią Barucie. Teraz już będą mówili o Starym Grudkowie. W Barucie prowadzone były w 90 roku prace poszukiwawcze przez prokuratorów. Cały teren polany został przekopany, Szanowni Państwo, koparką co jeden metr. To, co Państwo widzą, te smugi, to są właśnie ślady po koparkach. Odległość pomiędzy koparkami, znaczy pomiędzy śladami po koparkach wynosiła jeden metr. Jeżeli było tam pogrzebanych także jak w Starym Grudkowie 50-60 ludzi, tą metodą nie da się nie odnaleźć
szczątków ludzkich, jeżeli tam są. A my po Starym Grodkowie wiedzieliśmy, że można znaleźć na bardzo wąskiej przestrzeni kilkudziesięciu ludzi. Powróciliśmy po wielu latach do Barutu. Zrobiliśmy coś, czego dotychczas nie robiliśmy, mam nadzieję, że nigdy tego więcej robić nie będziemy musieli. Rozebraliśmy krzyż, który tam stał. Otworzyliśmy go z czasem, tak. Ale tylko wtedy, zdejmując ten krzyż i całą tą polanę otwierając, mogliśmy powiedzieć, będą, albo ich tam nie będzie. Teraz mogę powiedzieć, ich tam nie ma. Ale dopiero teraz mamy tą pewność. Te badania z 90 roku nie miały praktycznie żadnego znaczenia. W Barucie ich nie znaleźliśmy. Jak Państwo widzą, nie da się nie odnaleźć, robiąc to taką metodą, jak zastosowaliśmy w Barucie. A tam towarzyszył nam taki napis. Gdziekolwiek polegliśmy, polegliśmy za ojczyznę, a nie mieliśmy w niej nawet symbolicznego grobu. Ta tablica tam była, myślę, że jeszcze na długo pozostanie, ale ona w zestawieniu z fotografią naszych archeologów robi szczególne wrażenie. Rakowiecka, więzienie w Warszawie. Zdjęcie satelitarne. Szanowni Państwo, a to dziedziniec, gdzie wykonano egzekucję na pułkowniku Cieplińskim i jego podkomendnych. Na tym dziedzińcu. Niektóre relacje mówiły, że mogli ich tam też pogrzebać. I w tym roku weszliśmy do aresztu i mogliśmy tam próbować pierwsze działania ziemne poszukiwawcze wykonać. To zrobiliśmy. Jak Państwo widzą, nie znaleźliśmy dotychczas szczątków, bo to jest początek naszych prac, a nie koniec. W międzyczasie otrzymaliśmy ciekawą przesyłkę. Jeden z ludzi powiedział, że znał byłego klawisza. A klawisz powiedział mu, gdzie pogrzebano rotmistrza Pileckiego. Jego zdaniem pogrzebano go nie na Łączce, nie na Służewie, nie na Brudnie, tylko pogrzebano go bezpośrednio na terenie więzienia. Zaznaczył nam X-em miejsce, gdzie był pogrzebany. W ogrodzie obok szpitala więziennego. Częściowo pracowaliśmy tam na małym obszarze w tym roku, ale Szanowni Państwo, jak Państwo wiedzą, od 1 marca 2016 roku jest to Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych PRL-u. Do końca marca tego roku ostatni aresztowany opuści mury i będzie tam już nie areszt, nie więzienie, tylko wyłącznie muzeum. Cały ten teren, więc tylko muzeum. A to stwarza tam dla nas wyjątkową sytuację. Korzystną sytuację. Będziemy mogli wreszcie pracować na całym tym obszarze, który dotychczas dla nas jest niedostępny. Tak jak tutaj. Pracujemy w miejscu ciekawym. Tak. Ale nie możemy pracować w tym ciekawszym, bezpośrednio przy murze, bo mamy tam współczesne urodzenia. Zbliżenie się do muru na odległość mniejszą niż 4 metrów jest niemożliwe. Dziś, za kilka miesięcy będzie inaczej. Kilka zdjęć z prac, które nie udały się. Sieradz, siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, z tyłu miały być miejsca masowych rozstrzeliwań i miejsca pochówków. Nie było ani jednego, ale mamy tam współczesną zabudowę, być może to jest nieco z boku tego miejsca. Chełm, siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, działania z tego roku. Szanowni Państwo, jeden z więźniów pokazuje nam miejsce, gdzie siedział. Tam z tyłu miały być zwłoki ludzkie, nie odnaleźliśmy. Powróciliśmy w tym roku na Łączkę. We wrześniu pracowaliśmy na terenie uwolnionym od tych pomników z lat 80. Tak do niedawna wyglądała Łączka, a tak teraz, Szanowni Państwo. Nie ma tych grobów. Rozbieramy te środkowe części grobów, schodzimy niżej i, Szanowni Państwo, całą tą ziemię, którą znajdujemy na Łączce, przesiewamy na sitach. Członkowie zespołu, wolontariusze, którzy są z nami z całej Polski, z zagranicy, przesiewamy to wszystko, bo nie ma innej możliwości. Szukamy szczątków ludzkich, które kiedy robiono te pomniki w latach 80. natrafiano przecież na szczątki więźniów i je niszczono, a my je wszystkie musimy odnaleźć. I odnajdujemy. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Któregoś dnia przeżyliśmy coś, czego bardzo nie chcieliśmy przeżyć. W kilku dołach, w śladach po tych komunistycznych pomnikach, widzimy takie oto wyjątkowe ślady na ziemi. Co to jest? To są ślady po koparkach. Co to oznacza, Szanowni Państwo?
że kiedy w 1982 podjęto decyzję, żeby robić tam pomniki zasłużonych dla władzy komunistycznej, wjechała najpierw koparka i cały ten teren oczyściła. Zastanawialiśmy się, stało się źle, ale co zrobili ze szczątkami? Najgorsza wersja była taka. Obok koparki stały jakieś wywrotki, koparka ładowała na wywrotki, wywrotki gdzieś pojechały. Wersja lepsza była taka. Jak wszystko w komunizmie było byle jakie, to wykonanie też było byle jakie. Nie chciało im się wywozić. Gdzieś na łączce zrobili jakieś doły głębsze i tam wyrzucili. I myślę, że stało się tak, jak teraz powiedziałem. Znaleźliśmy jeden taki dół, gdzie były szczątki wielu ludzi. To nie jest to miejsce było obok. Liczymy na to, że w tym roku znajdziemy. I znaleźliśmy też szczątki człowieka, na przykładzie którego możemy zobaczyć, jak zrobili akurat tutaj komuniści, kopiąc współczesny grób. Znaleźli więźnia. Ucięto mu miednicę, ucięto jedną nogę i pozostawiam. To jedyny przypadek z września tego roku, kiedy znaleźliśmy pełne szczątki człowieka. We wszystkich innych mówimy tylko o fragmentach. Kielce, miejsce, cmentarz na Piaskach. Miejsce, które nazywane jest Kielecką Łączką. Działania z jesieni tego roku. Znajdowaliśmy tam szereg szczątków więźniów straconych w więzieniu kieleckim w latach 40. i 50. Płock. Mazowsze. W tym budynku uśmiercano ludzi, bo to siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. A wcześniej wykonywano im zdjęcia, tak jak tutaj. Człowiek w mundurze. Wiemy, jak się nazywa. Wiemy, jaki miał pseudonim. Zabito go, zrobiono mu zdjęcie przy garażu. Widzimy po prawej stronie błotnik samochodu, wcześniej taki słup. Ten sam człowiek sfotografowany już bez munduru. Rozebrali go. Jeszcze raz go sfotografowali. A potem pogrzebali gdzieś z tyłu na dziedzińcu. Tak jak tego człowieka, któremu włożono do ręki broń, na brzuchu położono granat. Bardzo często takie zdjęcia robiono. A na tej fotografii, szanowni państwo, ubecy posunęli się już do granic jakiegoś bestialstwa. Tutaj, szanowni państwo, sfotografowano człowieka. Napisano NN Bandyta. Żeby dobrze go sfotografować i uchwycić jego oczy, włożono mu zapałki. To są zapałki w oczach. W ten sposób uzyskali dobry obraz. Na szczęście odnajdujemy te szczątki. Zaraz za łbę, na głębokości bardzo niewielkiej, około pół metra. I w tym roku pracujemy w listopadzie w tym samym miejscu, kontynuujemy działania i okazuje się, że znajdujemy naszych, ale obok jest coraz więcej innych szkieletów ludzkich. Nie wiemy, jakie to są szkielety do pewnego momentu, kiedy nie odnajdujemy określonych artefaktów. Potem się okazuje, szanowni państwo, że miejsce, gdzie komuniści grzebali ofiary komunizmu, swoje ofiary, to tak naprawdę dawne cmentarzysko, nie występujące w żadnej dokumentacji archeologicznej, historycznej miasta Płock, stare cmentarzysko z XII wieku, potężne cmentarzysko. Ten sam obszar. Rok to jest też czas, kiedy udało nam się odnaleźć wyjątkowy film. Film, który wykonano w Polsce w 1947 roku. Film dokumentalny. Film, który miał być wyświetlany w polskich kinach w ramach kroniki filmowej. Tak się nie stało. To nie jest egzekucja sfilmowana polskich bohaterów. Ta egzekucja pokazuje likwidację, wykonanie wyroku śmierci przez powieszenie na trzech zbrodniarzach niemieckich, wyjątkowych katach narodu polskiego. Max Daume, Józef Meisinger, Józef Fischer. To wysocy oficerowie policji SS w Warszawie. A na tej kronice kilkuminutowej utrwalono, jak ich likwidują. A ja państwu chciałbym pokazać na kilku stopklatkach twarze zbrodniarzy, którzy będą zabici tam w więzieniu na Rakowieckiej, ale także dla tych obrazów.
bo widzimy wyjątkowo przy pracy utrwalone wizerunki katów. Słynne osoby, które zlikwidowały wszystkich naszych bohaterów w Warszawie. Było ich dwóch. Aleksander Drej i Piotr Śmietański. Kilkaset osób zastrzelonych, powieszonych przez tych dwóch ludzi. Widzimy ich z opaskami na oczach. I proszę zwrócić uwagę, co robi Aleksander Drej. On salutuje oprawcom hitlerowskim. Podobnie robił prokurator, podobnie robił Piotr Śmietański, widoczny tutaj, widzą Państwo, w postawie zasadniczej. A tutaj utrwalono moment, kiedy trzyma w ręku kat sznur, na którym zaraz zawiśnie jedna z ofiar. I kiedy oglądam te sceny, przypominam sobie relacje więźniów, którzy mówili, że naszym strzelano w potylicę tam w piwnicy. Ale także niektóre egzekucje odbywały się na terenie, gdzie trzymano świnie. I krew naszych bohaterów mieszała się z tym łajnem z chlewów, które tam były na terenie więzienia. I nikt nie salutował przed nimi, nikt nie oddawał honoru. Ale tutaj, Szanowni Państwo, na potrzeb kroniki filmowej zrobiono całe to przedstawienie. I jedno z ostatnich zdjęć. Węgierska Górka, w pobliżu Żywca, w pobliżu Milówki. To miejsce, gdzie byliśmy z zespołem na początku grudnia. Spotkaliśmy się tak jak z Państwem w tej sali, ale to była inna publiczność, inna widownia. Bo ogromna większość tych, którzy siedzieli na tym spotkaniu, to były rodziny tych ludzi od Bartka. Ci, którzy oczekują na informacje, gdzie są ich najbliżsi. A my, tak jak widać tutaj, zabezpieczamy od nich materiał genetyczny. Ten, bez którego nie będziemy mogli ich zidentyfikować. I ostatnie prace, wizja lokalna w Kąkolewnicy. To miejsce w pobliżu Radzenia Podlaskiego. Miejsce, gdzie uśmiercono kilkaset osób na przełomie 1944 i 1945 roku. Miejsce działania sądów doraźnych sowieckich i polskich. Miejsce działania SMIERSZA i jednocześnie informacji wojskowej. I przygotowanie do tego, co się ma wydarzyć w roku tym, 2017. Kilkanaście miejsc do przebadania na terenie kraju. Co najmniej kilka mamy wytypowanych do działań poszukiwawczych na terenie dzisiejszej Ukrainy, Białorusi i Litwy. Ogromne wyzwanie przed nami, ogromnie wiele pracy, ale jesteśmy dobrej myśli, jesteśmy spokojni, że ten rok, podobnie jak te poprzednie, będzie dobry. Przyniesie nam kolejne dni, kiedy będziemy odnajdywali naszych bohaterów. Przyniesie nam kolejne dni, kiedy będziemy mogli na konferencjach identyfikacyjnych w Pałacu Prezydenckim, bo tak to powinno się odbywać. Bohaterów trzeba przywołać z imienia nazwiska w godny sposób. U pana prezydenta, w centrum Polski, w Warszawie. A potem godnie pochować. Tak jak Inkę i Zagończyka w Warszawie. Nie po cichu. Nie pokryją. Trzeba zrobić to w taki sposób, abyśmy my mogli powiedzieć, że spełniliśmy swój obowiązek. No zadajmy sobie, Szanowni Państwo, pytanie. Jeżeli odnajdujemy prochy bohaterów i nie potrafimy ich, nie umiemy, nie potrafimy, nie chcemy pochować, zrobić to godnie, to kim my jesteśmy? Myślę, że ta sytuacja, kiedy tak do niedawna pytano, a po co to się robi? A za jakie pieniądze? A przecież można to przeznaczyć na jakieś inne cele. Po co wracać do tej przeszłości? Że to już jest przeszłość. Dzisiaj takie głosy są bardzo nieliczne. A to, co się dzieje w Polsce, szczególnie w okolicach 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci o żołnierzach wyklętych, pokazuje jednoznacznie, że żołnierze wyklęci, niezłomni powracają i nie ma siły, która by ten powrót mogła przerwać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za wykład wzruszający. Myślę, że trudno cokolwiek tutaj
jeszcze powiedzieć, ale pewnie jakieś pytania się pojawią. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z obecności pana profesora. Myślę, że te najważniejsze dotyczą tych najbardziej znanych bohaterów, generała Nila, Łukasza Cieplińskiego. Czy są szanse, żeby w tym roku może odnaleźć ich? Ja wierzę, że pan generał Fiodorów Nil, ratusz Szpilecki, pułkownik Ciepliński są na łączce. Wierzę w to. Bardziej w to wierzę, niż mam do tego naukowe podstawy, chociaż jedno i drugie się uzupełnia. Wierzę, że to się stanie w tym roku, szanowni państwo. Chociaż są głosy, że generał Fiodorów został wywieziony w inne miejsce, że ciało ratusza Szpileckiego, niektórzy mówią, zostało skremowane gdzieś. Nie, myślę, że są na łączce. Ale tak jak wielokrotnie podkreślałem, dopóki nie otworzymy ostatniego dołu śmierci tam z łączki, wszystko, co mówię, jest pewną hipotezą, jest pewnym założeniem. Wierzę, że to potwierdzimy w tym roku. Przed nami 2 miesiące ciężkich prac na łączce. Jeżeli ktokolwiek z państwa będzie planował wyjazd do Warszawy, to proszę pamiętać, jak będą państwo w maju albo w czerwcu, to zawsze, chyba że jest to niedziela, będą państwo mogli przyjść na łączkę, zobaczyć to miejsce i zobaczyć, jak pracujemy. Zapraszamy, żeby w ramach wolontariatu też pomagać panu profesorowi, bo co było charakterystyczne, szczególnie w ostatnich latach, bardzo wielu młodych ludzi szczególnie brało udział w tych poszukiwaniach. Każde ręce się liczą, nie tylko młodych, pan Dariusz też pomagał i wielu, wielu innych. Jakieś pytania, drodzy państwo, jeszcze z sali zapraszam. Proszę bardzo. Ja się chciałem zapytać o taką sprawę, bo tak 3 lata temu w wiadomościach było podawane, że służby bezpieczeństwa polskie, to było za czasów Komorskiego, te małe trumienki właśnie skonfiskowało. I jak oni to uzasadniali, że czemu to zabierają? Myślę, że łatwiej by tam było przyjąć opcję, o której pan powiedział, że to służby bezpieczeństwa wam te szczątki zabrały. Stało się inaczej. Któregoś dnia w czasie naszych działań, już na koniec prac na służebie, kiedy mamy ponad 20 szczątków odnalezionych, ale wydobyte tylko 5, bo wszystkie pozostałe to odnalezione wchodziły pod współczesne groby, dlatego nie mogliśmy je wydobyć. Któregoś dnia pojawia się 2 bardzo silnie zbudowanych mężczyzn. Ja byłem święcie przekonany, że to jest kolejny wolontariusz jeden z drugim. Powiedziałem, żeby się zgłosili tutaj obok. Pan wyciągnął legitymację policyjną i zapytał, kto tu rządzi. Powiedziałem, że ja. Okazuje się, że pan jest szefem ekipy, która dostała zgłoszenie o tym, że znaleziono tutaj szczątki ludzkie. No tak, pracujemy tu od 2 tygodni i szukamy szczątków. Znaleźliśmy. Miałem uśmiech na twarzy, bo myślałem, że jakaś pomyłka. To nie była pomyłka. Wysłano policję i prokuraturę na nasze prace. Przyjechała policja, byliśmy zapakowani do samochodów policyjnych, przesłuchiwani przez policjantów, co robimy tutaj, jak to się stało. Pani prokurator przysłana na to miejsce kompletnie nie wiedziała, dlaczego tutaj jest. Jak się dowiedziała, że to nie jest współczesne morderstwo, to są normalnie prace, to nie wiedziała, co robić. Przy nas wykonywała wiele telefonów, ale zrobiła to, co jej nakazano. Zaplombowano te trumienki. Policjanci je zabrali jako materiał dowodowy w sprawie. A wiecie państwo, kto doprowadził do tego, że pojawiła się prokuratura i policja? Kto? Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej. Ale konkretnie jakie nazwiska? To są koledzy z roboty. Cóż panu i państwu dadzą nazwiska tych ludzi? Mówimy o fakcie i to jest ważne, szanowni panie, że osoby, które powołane są do tego, żeby takie sprawy wyjaśniać, robią wszystko, żeby do tego nie doszło. Oni jeszcze pracują. I szanowni państwo, mam nadzieję, że już niedługo. Ja
Szanowni Państwo, jaka była argumentacja? Jaka była argumentacja? Że ci odnalezieni przez nas nie mieli przestrzelonych głów. W takim razie to nie ofiary komunizmu. Z przekąsą powiedziałem, jeżeli tak, to rozumiem, że jak odnajdziemy generała Fildorfa, to też go zostawimy w dole, bo na pewno nie będzie miał strzału po egzekucji poprzez strzał, bo został powieszony. Generał Fildorf, przypomnę Państwu, został powieszony, bo został skazany przez sąd powszechny, a przepisy mówiły, że wyroki śmierci wydane przez sądy wojskowe to jest strzał, a przez sądy powszechne to jest szubienica. Nawet jeżeli mówimy o generale, takim jak Fildorf. I Szanowni Państwo, przekazano te szczątki, te trumienki, ten ważny materiał dowodowy do prokuratury powszechnej, która miała stwierdzić, czy te szczątki mają 60-70 lat, bo panowie prokuratorzy mieli wątpliwości, czy tak jest. Po 3 miesiącach wynik był taki, jaki mógł być tylko. Tak, mają 60-70 lat i tyle. Szanowni Państwo, wstrzymane w tym momencie? My tam powrócimy. Powrócimy. Te trumienki są zabezpieczone, są na bulce węglowej, a my musimy całe to pole przebadać. Różnica między Służewem a Łączką polega na tym, że tam są wprawdzie współczesne pochówki, tak, ale zwyczajnych mieszkańców Warszawy, którzy nie mieli świadomości tego, że ich najbliżsi są grzebani na szczątkach naszych bohaterów. Miejsce takie jak Centar przy Wałbrzyskiej, słynny Służew, będzie badane, prace tam będą kontynuowane, tak samo jak na Budnie, tak samo jak na Łączce i tak samo jak praca więzienia Rakowieckiej. Więc w samej Warszawie w tym roku w planach mamy 4 tylko miejsca, w samej tylko Warszawie. Ja mam pytanie, czy jeżeli się uda Panu i zespołowi znaleźć szczątki pułkownika Cieplińskiego, Łukasza, ma Pan materiał porównawczy, genetyczny? Bo jego syn jest w moim Rzeszowie pochowany. Krzysztof? Andrzej. Pochowany. Materiał genetyczny pozyskujemy od rodzin, od najbliższych. Im bliższy materiał, tym lepszy. Ale jeżeli zdarza się sytuacja, czasem tak jest, że ktoś nie założył własnej rodziny, a my nie mamy braci, nie mamy siostr, to decydujemy się na szczególny rodzaj pracy, na odnalezienie miejsca pochówku rodziców. Tak jak było u Zapory Hieronima Dekutowskiego. Pobraliśmy materiał genetyczny od rodziców. I dzięki temu mieliśmy bardzo dobry materiał genetyczny. I dlatego wyniki potwierdzające, że są to szczątki pana majora, były na poziomie 99,16%. Inaczej, gdyby tego nie było, gdybyśmy nie mieli informacji, gdzie są rodzice, byłby ogromny problem. Karol Czołgan, czy zespół pana profesora, dziękuję, przewiduje pracę jakieś na terenie Piły i okolic? Czy są jakieś sygnały, że są tutaj włożani żołnierze wyklęci? Nie ma miejsca w Polsce, gdzie było UB i gdzie nie było ofiar. Nie ma. My, Szanowni Państwo, od kilku miesięcy mamy taką, ja mam ogromną wreszcie satysfakcję, że możemy zatrudniać ludzi do zespołu Biura Poszukiwań Identyfikacji. I w każdym mieście, gdzie jest Instytut Pamięci Narodowej, zatrudniliśmy, jeszcze będziemy zatrudniali ludzi właśnie tylko i wyłącznie do tych prac. Nie da się inaczej takich działań wykonywać, jak zatrudniając ludzi w poszczególnych województwach, których zadaniem będzie wgryzanie się w lokalny teren, w lokalną historię. Inaczej to jest niemożliwe. Przy tej skali problemu, przy tej liczbie ofiar w Polsce pracowalibyśmy do końca życia. A przecież tego czasu nie mamy. Musimy to robić właśnie w taki sposób, jak w tej chwili mówię. I bardzo się cieszę, że duża część tych, których udało się już teraz zatrudnić, to są nasi wolontariusze. Bo ja mam pełną świadomość, że nie ma lepszych pracowników niż ci, którzy przez ostatnie lata za własne pieniądze, biorąc urlopy, za tylko dziękuję, przyjeżdżali do nas w różne miejsca na terenie kraju, czy to Gdańsk, czy to Śląsk,
czy Warszawa pracowali. Bardzo się cieszę, że tak jest. Oni też się cieszą, że mogą w tym uczestniczyć i wierzę, że będziemy mogli jeszcze zespół powiększyć, a te prace, które musimy wykonać w kraju i też za granicą, powodują, że ten zespół musi liczyć kilkadziesiąt osób i wierzę, że tak się stanie. Mam jeszcze pytanie a propos Rzeszowa. Pracował Pan z zespołem na terenie zamku? Pracowaliśmy z zespołem na terenie zamku, bo informacje były takie, że po wykonanych egzekucjach na terenie dziedzińca w samym Rzeszowie nie wywożono zwłok gdzie indziej, tylko robiono to na poszczególnych bastionach. Ten bastion, który był bezpośrednio przy więzieniu, był przez nas bardzo dokładnie przebadany. Nie odnaleźliśmy szczątków ludzkich. Za to spowodowaliśmy sensację w środowisku lokalnych historyków, bo znaleźliśmy tam, w tym miejscu, gdzie powinny być szczątki ludzkie, a ich nie było. Stanowisko neolityczne sprzed ponad 4000 lat. Sensacja lokalna ogromna. Dla nas przypadek, cieszymy się, ale cieszylibyśmy się bardziej, gdyby to nie były groty sprzed kilku tysięcy lat, tylko po szczątku naszych bohaterów. Niedawno słyszałem, bo stamtąd pochodzę, że jednak nie przy bastionach, ale w środku dziedzińca odkopano kilka ofiar pochowanych, zabitych. Dla nas była to też sensacja, jak się dowiedzieliśmy o tym, że w środku wydawało się nieprawdopodobne, żeby wewnątrz gmachu, który ma kształt kwadratu, wewnątrz pałacu, w środku grzebać ofiary w miejscu, gdzie przecież się pracowało, bo tam było więzienie razem z sądem, nawet wówczas, a więc zachowanie tego miejsca w tajemnicy wydało się niemożliwe, a jednak wybrano je jako miejsce, gdzie grzebać. Z kamienic okolicznych dobrze widać z kolei bastiony. Zgoda. Być może to była ta przyczyna. Ktoś tutaj chciał jeszcze ostatnie pytanie. Panie profesorze, ja chciałem zapytać krótko, czy Pan razem z zespołem poszukiwał miejsca pochówku kapitana Zdzisława Brońskiego Pszkoka? Na Lubelszczyźnie mamy tych miejsc kilka. 4-5 na teraz, to tak na szybko. W styczniu, jeżeli tylko mróz zelżeje, będziemy pracowali na cmentarzu przy Unickiej. Nie mówimy o Uskoku, mówimy o pułkowniku Pilarskim, ale Uskok, podobnie jak pułkownik Pilarski, podobnie jak Kamil Wieliczko-Lufa z tego pierwszego zdjęcia, to jest taka postać, którą chcielibyśmy bardzo odnaleźć. Nie wiem, czy w tym roku wystarczy nam tylko czasu na to wszystko, ale wierzę, że tak się stanie. Mamy dosyć dokładne typowania na cmentarzu przy Unickiej. Musimy tylko wcześniej doprowadzić do zdjęcia przeniesienia czasowego grobów współczesnych w inne miejsce. To pewna procedura, która uzależniona jest także od dobrej woli ludzi, tak naprawdę, którzy wyrażą zgodę albo też nie wyrażą zgody. Mam nadzieję, że w tym przypadku, kiedy usłyszą, o kogo chodzi, o jaką sprawę chodzi, że wątpliwości tutaj nie będzie i uzyskamy taką zgodę. Kiedy jechałem do Państwa, dostałem telefon od ludzi, którzy, członków naszego zespołu, którzy wracali z Wilna. Dostali zadanie i je wykonali. Odnaleźć miejsce, które prawdopodobnie może kryć szczątki słynnego Jana Borysowicza Krysi. I byli tam. Miejsce jest obiecujące. I bardzo się cieszę, jak dostaję takie informacje, bo to wszystko świadczy, Szanowni Państwo, o tym, że ta metoda, ta droga, którą idziemy, jest słuszna. Trzeba tylko czasu, cierpliwości, ale ona przynosi efekty. I nie ma tej drogi na skróty, i nie ma fajerwerków, i nie ma zaklinania rzeczywistości. Cierpliwość, żmudna, rzetelna praca, właściwy dobór pracowników i czekamy na efekty. Dziękujemy bramami Panu Profesorowi jeszcze raz. Zanim się jeszcze z Panem Profesorem pożegnamy, kilka ogłoszeń, chciałbym, żebyśmy ich wysłuchali. Myślę, że takim wsparciem dla tego, co Pan Profesor robi i wszyscy ludzie, którzy odzyskują naszych bohaterów, jest także nasze zaangażowanie. Przed nami piąte już pilskie dni pamięci żołnierzy wyklętych i warto
poświęcić chwilę czasu i skorzystać z bogatej oferty, bo frekwencja też jest ważna, żeby pokazać, że ci żołnierze i ci nasi bohaterowie są rzeczywiście w naszej pamięci. Dużo różnych inicjatyw, jak zwykle, i koncerty. Będzie również marsz największy w Wielkopolsce. Już dzisiaj na niego zapraszam. Nie wiemy, jaka będzie pogoda, ale to jest nieważne. Jak ktoś ma serce przepełnione miłością do Polski, to pogoda nie jest ważna. Pokazali tu kibice w sobotę. Było 22 stopnie minus, 4 tysiące ludzi gdzieś mniej więcej. Także pogoda jest nieważna. Drodzy, ci, którzy nas będą chcieli wesprzeć, będą mogli rzucić datek. Młodzież tutaj z Stowarzyszenia Pilskich Patriotów będzie stała z puszkami. Kto chce bardziej wesprzeć, to już indywidualnie może do mnie podejść i się dowiedzieć, w jaki sposób to można uczynić. Ważne jest również to, żebyśmy doceniali ludzi, którzy no, angażują się w upamiętnianie żołnierzy wyklętych w Polsce. Będą rozdawane przy wyjściu kartki, które dotyczą konkursu SMS-owego na osobowość roku. I to dotyczy dwóch ważnych dla nas postaci. Karola Nawrockiego, naczelnika oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Gdańsku, naszego przyjaciela, który organizował pochówek Inki Zakończyka w Gdańsku. On oczywiście sprytnie został przeniesiony z kategorii, w której powinien być, a więc kategorii kultura do charytatywnej, nie wiem dlaczego. W każdym razie chyba dlatego, że tam były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w kulturze startuje i w Gdańsku bardzo zależy jakimś ludziom, żeby wygrał. W każdym razie zachęcam do tego, żeby oddać SMS-a i w ten sposób podziękować, bo może to są głupie konkursy, ale takie zwycięstwa też cieszą. I druga postać to jest pani Lidia Bojar-Birosz z Czarnego. Tam powędrowało drugie serce nasze tutaj dla Inki ze srebra, które zbieraliśmy w Pile w całej Polsce. Także bardzo dzielna kobieta, bo wbrew wszystkiemu i wszystkim Czarne to bardzo podobne miasto do Piły. Udało im się doprowadzić do tego, że szkoła nosi imię Inki. To jest wielkie zwycięstwo, chociaż do dzisiaj wielu wrogów ci ludzie mają, więc warto także tego jednego SMS-a na nich wysłać. Te karteczki będą przy wyjściu rozdawane. Zachęcamy także 25 kolejny wykład w ramach Kościelnych Dziejów Piły. Pan Jacek Strużyński, zdaje się, że jest obecny, będzie mówił o nagrodzie księdza Bolesława Domańskiego. Także ważna dla nas postać tutaj w tym filtru Wielkopolski. W ogóle dla Polski ważna postać, zapomniana. Warto skorzystać i na tym wykładzie się pojawić. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za tak liczne uczestnictwo. Mam nadzieję, że będzie podobnie w czasie kolejnych naszych spotkań. Rozpoczynamy mniej więcej od połowy lutego aż do 5 marca. W kilkunastu miejscowościach naszego regionu będą się odbywały wykłady, koncerty. Takim punktem kulminacyjnym będzie oczywiście nasz marsz, msza święta w Kościele Świętej Rodziny i marsz pamięci żołnierzy wyklętych. Także bardzo serdecznie już dzisiaj zapraszam. Walczymy też o rondo żołnierzy wyklętych. To jest bardzo trudna sprawa, bo wiemy, jaki jest skład Rady Miasta. No niestety wygląda na to, że nie mamy szans, żeby to główne rondo, pomimo wsparcia trzech naszych posłów i pana Zbigniewa tutaj radnego, który od już kilku lat w naszym imieniu występuje o ulicę pamięci żołnierzy wyklętych. Dzisiaj nasi, że tak powiem, przeciwnicy mówią, że oni byli pierwsi. To jest nieprawda. My już od kilku lat składamy wnioski o to, żeby upamiętnić żołnierzy wyklętych w Pile. No niestety, chyba szans nie ma, chociaż walka będzie, jak to zapowiadają i pan Zbigniew, i posłowie. Zobaczymy. Dostaliśmy jakąś propozycję tego ronda na Towarowej, ale myślę, że to nie jest... myślę, że szczególnie po takim wykładzie. Szkoda, że nikogo z Urzędu Miasta nie ma. Może by się nawrócili, panie starosto. I liczymy, że nam starostwo pomoże w tym roku, jak zawsze, w organizacji naszych dni.
żołnierzy wyklętych. Kochani, wstaniemy, pomodlimy się na koniec w intencji naszej ojczyzny i myślę, że także jeszcze raz w tej intencji, żeby się udało odnaleźć tych naszych bohaterów. To są niezwykle trudne prace. No ale Pan Bóg nam pobłogosławił, że mamy Pana Profesora tyle lat, pomimo przeciwności losu i politycznych i innych, udawało się. Mam nadzieję, że nam Pan Bóg pobłogosławi teraz i kiedy już inne przeszkody zniknęły, odnajdziemy naszych bohaterów. Pomodlimy się. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Bóg zapłać jeszcze raz. Kto chce uścisnąć dłoń, zrobić sobie zdjęcie, zapraszam. Wszystkiego dobrego.